Witam Was serdecznie, moje drogie żubry. Wita Was Hebanowy, książę polskiego fitnessu. Zastanawialiście się może kiedyś, jak wiele drobiazgów, które wydawałoby się nie mają większego znaczenia, może w rzeczywisty, w odczuwalny sposób pogorszyć efekty Waszych starań o dobrą sylwetkę. Dzisiaj, przychodząc Wam naprzeciw i wyciągając moją czarną, pomocną dłoń, przedstawię Wam takie 5 rzeczy, które wydawałyby się jakimiś bzdurami, a które rzeczywiście, i są na to badania, mogą pogorszyć efekty Waszych starań. Lecimy! Halo, łapka w górze zostawiona, a subskrypcja jest? No dawaj, komu ja to robię? Okaż wsparcie! Punkt pierwszy. Woda. Ile razy widzę na treningu, że przychodzi taki delikwent z taką malutką wodą i siedząc na treningu na przykład około 2 godzin, ledwo ją napoczyna. A ludzi w ogóle, co w ogóle przychodzą bez wody na trening, to w ogóle nie rozumiem. Picie wody jest bardzo istotną rzeczą, niby każdy to wie, ale nie każdy ma świadomość, że na przykład zwykłe pragnienie oznacza już odwodnienie około 2%. Co to jest 2%, ktoś by pomyślał. Z tym, że jak pokazują badania, 2% odwodnienia może oznaczać spadek naszej wydajności o połowę, o 50%. Tak jest. I nie tylko nam chodzi o siłę naszych mięśni, ale również o zdolności psychiczne, o koncentrację. A jak sami wiecie, bez koncentracji, no to kury szczać prowadzać, jak to mówił marszałek, a nie trenować i budować mięśnie. Więc, moi drodzy, pamiętajcie o tym nie tylko na treningu, ale na treningu zwłaszcza o utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia. I nie chodzi o to, żebyście walili od razu butlę na hejnał, ale żebyście utrzymywali odpowiednie nawodnienie na tyle, żeby nie dać się dopaść pragnieniu. Czyli na przykład między seriami przerwa po małych łyczkach i tak ta buteleczka spokojnie nam pęknie. Bęk! Drugi punkt. Oddychanie. Niby podstawowa umiejętność, ale jak o niej zapomnisz, to się udusisz. A tak serio chodzi o to, że bardzo wielu ludzi ma problem z miarowym oddychaniem. Wiecie, to nie jest jakaś wielka matematyka, wielka jakaś metoda niesamowita, mimo że są metody trójbojówek Manner-Walsawy, które pomagają nam wycisnąć więcej, ale raz, że nie są one zbyt zdrowe dla zwykłego śmiertelnika, a dwa, no tak jak mówię, wystarczy, żebyśmy miarowo oddychali, na przykład przy spięciu ruchu koncentrycznym robiąc wydech, przy ruchu ekscentrycznym robiąc wdech. Nawet jak będziemy to robić na przemian, to i tak lepsze będzie to niż całkowity bezdech. A to niestety wiele osób stosuje i przez to jest znacznie słabsza. Podnosi znacznie mniej niż mogłaby podnieść. Następny punkt, chwyt. Ile razy ja widzę, że łapiecie za te sztangi, jakbyście, nie wiem, trzcinę łapali albo dziewczynę za rękę w kinie, zamiast to zrobić porządnie. To też wpływa na moc w bojach, w jakimkolwiek ćwiczeniu. Więc niezależnie, czy to jest sztanga, czy to hantle, łapcie tak, jakbyście trzymali swój hajs. Bo dzięki temu będziecie silniejsi, więc znowu większy effort, większy wysiłek, większa stymulacja mięśni i co? Lepszy progres. Czwarty punkt, zimne prysznice po treningu. Oczywiście nie twierdzę, że jak sobie weźmiecie zimny prysznic raz na przykład, no to już całkowicie znegowaliście całe efekty treningu. Ale są badania, że przy regularnym stosowaniu zimnych pryszniców rzeczywiście możemy hamować nasz progres. Ale o tym akurat nagrałem odcinek specjalnie dedykowany, więc wejdźcie sobie, sprawdźcie, zostawcie łapkę w górę i będziemy git. Kwita, za darmo się dzielę, no to chociaż łapkę możecie dać, nie? No, lecimy dalej.
Piąte to sen. Niby oczywiste, ale ilu z Was chodzi niedospanych, czasami z własnej lub mniej własnej woli, ale jednak nie do końca mamy świadomość, jak mocno może to wpływać na nasze efekty. I nawet nie tylko mówię o masie mięśniowej, bo znowu nie będziemy nigdy tak silni. Naprawdę długo można funkcjonować, być aktywnym zawodowo, będąc niewyspanym, niedospanym, ale w przypadku aktywności fizycznej niestety nasz układ nerwowy, nasze ciało w końcu się upomni. Dodatkowo, to o czym często się zapomina, sen bardzo mocno wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej oraz na nasz apetyt, który później przekłada się na to, czy jesteśmy w stanie wytrzymać na diecie i czy osiągniemy naszą wymarzoną sylwetkę. Proste? Proste, ale dużo ludzi o tym zapomina. Dlatego nawet jeśli nie jesteście w stanie odpowiednio się wyspać w nocy, to pomyślcie na przykład o drzemkach w trakcie dnia. Ogólnie w kwestii snu też nagrałem film, więc sobie sprawdźcie i dowiecie się, jak polepszyć efekty snu. I to są takie najpopularniejsze drobnostki, które rzeczywiście mogą pokrzyżować nasze plany, ale takich drobiazgów jest więcej, więc jeśli wyrazicie zainteresowanie tym materiałem w postaci np. łapek w górę, no to chętnie ponagrywam o innych rzeczach, które wydają się błahe, a mogą przyczynić się do waszego być albo nie być wielkim żubrem. Dzięki, siła żubra.